Cześć, witajcie w nowej grze na moim kanale, jest nią gra 911 Operator. A jest to gra polskiego studia, z tego co udało mi się dowiedzieć, także no spodziewajmy się, jak wiemy, ostatnio Polacy właśnie tworzą bardzo dobre gry typu Wiedźmin. I Techland na przykład, Dying Light i tak dalej, więc to jest kolejna polska gra, którą możemy być, ponoć jest fajna, nie grałem w tej, to jest moje pierwsze podejście do tej gry. Także nie wiem dokładnie co się robi, dlatego dzięki temu przychodzi nam szkolenie. Okej, użyj słuchawek lub głośników, aby wzbogacić swoje wrażenia z gry. No, jak widzicie, mam słuchaweczki, także wszystko powinno być spoko. Jak na to wskazuje, gra będzie polegała na sterowaniu, jakby, czy tam przedzielaniu jednostek awaryjnych, czy tam do katastrof, do jakichś tam, nie wiem, wypadków, napadów, tak dalej, tak dalej. Na przykład będziemy teraz prawdopodobnie musieli na przykład przydzielić straż pożarną dla jakiegoś wypadku, karetkę i na przykład, nie wiem, to policję czy coś, albo jakiś pożar jest, no to oczywiście straż pożarną i ewentualnie, jak nie wiem, jest pożar jakiegoś pustostanu, to teoretycznie nie trzeba ambulansu, aczkolwiek. No zobaczymy, wszystkiego się dowiemy w trakcie gry. Tak jak wspominałem, nie grałem w to jeszcze, także no jestem świeżaczkiem, jeśli chodzi o tę grę. No, już ktoś tam mi pisał w komentarzach, jest naprawdę fajna gra, także no powinienem sprawdzić. No to sprawdzam. Też ostatnio się natknąłem w mailu na informację o tej grze, więc stwierdziłem, że to jest dobry moment na rozpoczęcie. Oczywiście ładowanie widzę trochę trwa, no ale no pewnie się muszą wczytać wszystkie scenariusze, jeśli chodzi o tutorial. Okej, okay, mamy, kontynuuj. Dobra. Ty jest nasz pierwszy dyżur, dobra, no to jest pierwszy dyżur, okej. Czyli na twoim głównym ekranie, nie, na tym ekranie twoim głównym zadaniem jest zarządzanie jednostkami policji. Niebieskie, służb medycznych, białe, straży pożarnej, czerwone. Tutaj możesz modyfikować, kurde, gada mi ta laska w tle i nie mogę się skupić. Tutaj możesz modyfikować swoje jednostki, przypisywać do nich nowych członków, kupować nowy pojazdek, ekwipunek oraz przeczytać podsumowanie raportów. W tym miejscu zapisywany jest stan gry, automatycznie. Ok, czy teraz musimy rozmieścić jednostki. Okej, musimy zaznaczyć, no to rozmieścimy jakoś. Teraz prawym przyciskiem, dobra, jedź tutaj. No proszę, a tu mam kilka jeszcze. O, dosyć szybko, no dobra. Dobra, czyli... Okej, czyli tu mamy... Ajej. Mamy spacją, możemy ukrywać i pokazywać jak gdyby jednostki. Komisariat policji, czy też, nie wiem, straż pożarna też chyba ma swój komisariat, nie wiem, ciężko powiedzieć. Okej, rozpoczynamy dyżur. Okej, nowe zgłoszenie. Głośna impreza, ty masz blisko. Chociaż na ten jest jakiś opancerzony, no ale dobra. Kurde, ty byś miał bliżej. Dobra, musimy teraz tutaj, z tego co widzę, tak. A, ignoruj, nie, możemy. Okej, jedziemy na głośną imprezę, zobaczę co się stało. Aha, czas. Czyli mamy czas, w jakim ta jednostka. Mogę wybrać to w sumie, bo to było bliżej. Zauważono głośna impreza, dobra. Okej. And the incident elements on the right side of the window. Move the pointer over any element to see additional info. Dobra, czyli tu mamy interwencję. Pokazują tak, jest uzbrojony Bartosz Bruski i Aleksander Campbell. Okej, okay. To jest Bartosz? Wygląda jak kobieta trochę. Nie, Beskid to Bartosz. Dobra, i mamy tak, interwencja. Team members will do their job automatically. You can also manually pick a team member and choose a task for him. Aha, dobra. Czyli mamy tylu podejrzanych. Czekajcie. Napomnijmy coś przynajmniej jeden zespół. Dobra, no czyli... Dzwoni telefon, okej. Okay. Jacob Kopus. A, czyli tu mamy... Until the conversation is finished, the time slows down.
Dobra, czyli mamy tu, jak widzicie, musimy się dowiedzieć wszystkich informacji, czyli musimy się poczuć tak jak prawdziwy operator 911. U nas, znaczy w polskim przypadku jest 112 chyba. I informacje, które powinniśmy wiedzieć o dzwoniącym, to jest jego imię, nazwisko, adres, opcjonalnie numer telefonu, a więcej chyba nie pamiętam. I no i oczywiście o co chodzi, tak, żeby na przykład rozróżnić jakieś głupie żarty teoretycznie, ale słyszę jakiś kod, więc chyba kod im odknął. Okej, okay, skąd dzwonisz? Why'd you call 911? My cat climbed up a tree and can't go down. It's very dark. Can you send firefighters? Kurde, strasz. No mamy. Thank you. I'll be waiting. Now, decide who should be sent to the incident. You can also choose to ignore an incident if you decide that there is no need for an intervention. Maintain the public order and save people from harm to earn a good reputation. Carry on until the end of your duty. No dobra, czyli to był na tyle, jeśli chodzi o tutorial. A dobra, no mamy zgłoszenie, że komuś kolesiowi kodu kto na drzewie. Okej, okay, nowe zgłoszenie. Mamy tutaj wypadek pijanego kierowcy. Potrzebna pomoc medyczna, czyli go. Pomoc medyczna i policja, go, jechane. A ty wy jak tam wyglądacie? Wszystkich obadaliście? Nie jeszcze. Okej. Okay. Przyznano ma na 500 zł, widzicie? Co jest? Telefon. Pojebana, no dzwoni na policję. Trzeba być grzecznym. Dobra. Proszę nie żartować. Nie! Kurde, ej, to... To był telefon, tam może dochodzić do przemocy. Jedźcie, sprawdźcie to. Kurde, ej, było tym kiedyś, coś było. Dobra, nowe zgłoszenie. Dealer narkotyków, dobra, tu się skończyliście? Jedźcie tutaj, dobra. Kurde, tam trzeba... A, ale to spaliłem, no przecież to jest logiczne. Pizza? To nie jest pizza. No jedziemy tam, bo tam coś się na pewno dzieje. Okej, okay, jest kod na drzewie. Nowe zgłoszenie, co? Amputowana kończyna. Kończyna cała cięta przy pracy ciężką maszynerią. O kurde. No to naprawdę... Kurde, trzeba jakoś... Telefon. Skąd dzwonisz? Koyo Drive, dobra, jedź. Straż pożarna. Go! Okej, okay, w drodze. Tu się... Jak... Tu... Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Rozmowa zakończona. Co tu się dzieje? Czy... Tu chyba mąż ją bije, coś mi się zdaje. No widzicie, dobrze, kurde, pijany napastnik. To jest pijany napastnikiem. Dobra. Czyli jednak dobrze tam pojechaliśmy, no bo... Przypomniał się taki kwek, bez kitu. Dobra, jedź tutaj. Że kobieta dzwoniła zamówić pizzę i dobry aparat to się skapnął. No widzicie, jak dobrze jest strzelać kwejki? Kwejki na guczo! Co tu się dzieje? Pożar? Tu jest pożar. Czemu ty jedziesz tam? Zgłoszenia. Co tu jeszcze było? Ogień w kuchni. Okej, okay, tu jest wszystko zrobione? Nie. Okej, okay, potrzebna jest karetka. Dobra, więc wypuśćmy tam karetkę. Kurde, no że też się z tym skapnąłem wcześniej, no to jest logiczne. Ranni więzień do szpitala. No to jedźcie do szpitala. Na co czekacie w drodze? A tu co jest? Tu jest... okej, okay, a tu? Praca techniczna. Dobra, to ty jedź tu, a ty jedź do tego. Pożar ważniejszy. Telefon, dobra. Gdzie jesteś? Pali się. No dobra, co się pali? No one is hurt.
Kurde, nie gaś ognia, co ty robisz? No da, za tym, może się uda. Może się uda coś zrobić. I za coś pierdolnie. Okej, okay, no tyle widocznie wystarczyło. Dobra. Nowe zagrożenie, co tu jest? Poważne zatrucie, kurde. Okej, okay, odbiór, jecie tam do gościa. Dobra, i gra wydaje się fajna, nawet trzeba mieć na wszystkim oko. Tutaj, co się dzieje? Dobra, ignoruj, no to już jest ogarnięte, tak? Tutaj, jak to wygląda? Dzwoniące zakończono, kończy się, spoko. Nic tu nie mamy do roboty więcej, tutaj jakieś uszkodzenie, wszyscy chyba żyją. Nowe zgłoszenie. Potrzebna pomoc ranni. Przedawkowanie narkotyków. Jesus, kurwa, Christ, dzieciaki. Ogarnijcie się, nie bierzcie narkotyków, to jest shit. Dobra, jednostki. Ty, no nie jest, to jest fajne, fajna gierka, naprawdę, naprawdę ciekawe. Jak to wygląda, to chyba jest zrobione. Dobra, wracaj do remizy. Ty też ogarnąłeś. Telefon. Okej. Okay. Kustonogi, kurde! No ciekawe czemu... kurde. No dobra. Mam wolną jednostkę, to... Kurde, dziwny ten typek dzwoni, no ale dobra, no zobaczymy, no trzeba... Trzeba obadać każdą sytuację chyba, nie? Dobra, ty strażo, gdzie ty masz jechać? Jedź może tutaj. Nie no, jedź do remizy. O, jedź tu. Nowe zgłoszenie. Potrzebna pomoc, duży pożar. A kurde, kończą mi się... Dobra, ty jesteś wolny, jedź. Dobra, ty jedziesz do hospitala. Ci sobie patrolują, tu widzę straż jedzie. Okej, okay, no to jest całkiem spoko. Czy możemy coś kupować więcej? Pewnie byśmy mogli później. No ale dobra, mamy rozwiązane 10 spraw, reputacja 24. No to całkiem spoko wynik, mi się zdaje przynajmniej. I tak, no zobaczmy co tu jeszcze. Okej, okay, no tu jest policja. Policja, czemu ty? Wróćcie, tu jedź zobaczyć, co tu się dzieje. Okej. Okay. Kurde, ile... Co tu jest? Poród. O Jezu, poród. To jest quickly. Dobra. Ziomek, leć. Odbierz poród. Telefon. Boże, a to naprawdę nie ma co... Okej, okay, no to może być jakaś sytuacja. A, definitywnie dziecko. Dobra, no. Pożar budynku. No a czemu tam straż nie jedzie? Straż... Nie, no jest jedna straż. Co tu jest? Hokomo Street. Dziecko mogę zadzwonić, jak ktoś zasłał. No, wyślę tam jednostkę policji. Zobaczymy, co się stanie, no bo... Rzeczywiście mógł na przykład, nie wiem, jak czyjś rodzic zasłabnąć. To jest pożar budynku. Po co tu... No, jest tu pożar. I co, straż dzieje, a... Po co w ogóle celność? Zajmuje się pożar. Po co się ty pożarem zajmujesz? Sprawa rozwiązana. Dobra, spoko. Tu co się dzieje? Nie no, bez przesady. Ty jedź tutaj, a ty ziomeczko jedź tu, bo ty jesteś... A co w ogóle się dzieje? A, nowe zgłoszenie, dobra. Wypadek samochodowy. Brak rannych, kierowcy trzymają... Aha, no dobra, czyli brak rannych. Brak rannych, a potrzeba... Jedna osoba potrzebuje pomocy. No, spoko. Dwie jednostki straży. Kończy się? Dobra, szybciej. Telefon. What's the address you're calling from, ma'am? In front of...
Okej. Could you be more specific, ma'am? Is the room in a house or an apartment? Yes, the house is burning. So how big is this fire? Big enough to be worried about. Send help. Dobra, no wysyłam. Are you inside the building? Czemu straż się nie zajmuje tym? No odbiór, jedź. Is the fire spreading? Yes, it is. Yes, it is. Dobra. Czy wie pani, co spadł pożar? Do you know if there's anybody inside? There are lights on inside, so somebody might be there. Okej. I have no idea. Dobra, wyślij. Okay, I'm sending the fire department right now. Good. Bye. Mam nadzieję, że oni do fuja nie robią, kurde. Policja sobie tam patroluje, dobra. A tu jest policja i karetka, już jadą. Straż pożarna. Ej, ale dobra, no jednak, bo zapomniałem, że tu się czas zwalnia. Duży pożar. Tu się dzieje interwencja. Coś tu się stało w ogóle? Kurde, mogę tam sobie ambulans wysłać. Nie pomyślałem. A rozwiązane. A czy ja mogę sprawdzić jakieś stare zgłoszenie? Nie mogę niestety, dobra, trudno. Tu jest pożar, policja sobie patroluje. Spatrolujcie tu, czy coś się nie stało. Dobra, no patrolujcie sobie. Nic się nie dzieje. Okej, tutaj. Lekko ranny. A co to za... Aha, że... Dobra, to jest scroll, spoko. Lokator, przeklowany przez pożar. Dzwoniąca, okej. Czyli potrzebna jest... Kurde, czemu od razu nie wysłałem? No jak pożar... Chociaż no sam pożar to jest... Czy ty wiesz rannych? Dobra, ty jedź tutaj. Jesteś bliżej, okej. Czy coś się dzieje? Nie no, chyba spoko jest. Kurde, gra nie jest taka łatwa, bez kitu. Trzeba wiedzieć, co wysyłać. Czasem można wysłać niepotrzebnie dwie karetki. Okej, no tu teoretycznie jest jeden ranny. Pożar, czy ty w ogóle gasisz ten pożar? Dobra, czy wy gasicie pożar? To mnie ciekawi. A, przyda się chyba ten. No w sumie, kurwa, koleś powiedziała mi, że... Halo, ktoś jest chyba w mieszkaniu, to dlaczego nie wysyłam od razu tej pomocy? Ach, dobra, przyspieszmy sobie. Czy tu ten pożar w ogóle jakoś się... Ja, coś tam niby robią, a dlaczego... Zdrowie, ej, czemu oni są to? Zajmuje się pożar, a... Policja też jest tu potrzebna, boże, Jezus, kurde. Halo, policja. Lokator, ojej, spalił się. Ale dałem dupy. A czemu straż nic nie robi? Pożar, zajmuje się. Ty się nie zajmuj pożarem, ty się zajmuj rannymi. Gdzie, jak ja mogłem wam... Kurde, no i koleś nie żyje. Dobra, no wszystkie jednostki są. Okej, ogień się już nie... Znaczy, no, nie pali się. Mam nadzieję. I policja, no tam jest trup. Zajmijcie się tym. A wy co? No wy pożar, no dobrze. Tak, gasię ten pożar. A wy co? No też pożar. Lokator martwy. No, no trochę no spaliłem, no że... Znaczy on się spalił, nie ja. Zakończmy ten. Okej, no chyba to z tego co widzę to jest końcówka tego dnia. Okej, pożar ugaszony. Ugaszony. Tak, wy się zajmiecie martwym i... A policjanci czym się zajmują? Też martwym, dobra. Interwencja zakończona, dobra. Zakończone minus 7, tu, głuchy telefon. Za głuchy telefon dzieci biorą coś telefonem. No ha, tak myślałem. Znaczy, no wiecie, to zawsze mogło być tak, że po prostu, no ktoś tam, nie wiem, dorosły zemdla, jakieś dziecko się zaczęło bawić. A tutaj, no tutaj niestety ktoś umarł. I trochę jest przypiks. Ale reszta zakończyłem dobrze. Zero, dobra. Tutaj, lokator umarł. Pożar został ogłoszony, lokator martwy, zgłoszono jako martwego. No, minus 7, bo umarł lokator, no, no trudno. A człowieka zespołu zostali ranni, ciekawe dlaczego. Podstawowy przychód, nagrody, grzywny, pensje, minus 300. No dobra, czyli udało nam się w miarę dobrze to wszystko zrobić. Także to by było, myślę, było na tyle. Nie wiem, czy kurde, mój ryj nie zasłaniał połowy gry. Jak tak, to was serdecznie przepraszam. Postaram się następnym razem ogarnąć kamerkę. Dzięki za oglądanie i zatrzymam, mam nadzieję, w kolejnych odcinkach trzymajcie się strzałeczka!